Na otwarcie Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice przybyli m.in. premier Beata Szydło i minister energii Grzegorz Tobiszowski. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice, które już od przeszło dekady z dumą organizuje Polska Technika Górnicza, to największa i zarazem jedna z najbardziej prestiżowych imprez wystawienniczych w tej części świata w centrum Europy. PTG tworzy przestrzeń dla polskich firm, które chcą sprzedawać i promować produkty nie tylko w kraju, ale i za granicą. W tym roku szczególny nacisk kładziemy na innowacyjność w górnictwie, jak i w całej gospodarce i w całym przemyśle. Zarówno na poziomie maszyn górniczych, jak i warunków oraz bezpieczeństwa pracy. Nasza impreza dumnie nazywana jest Europejskim Szczytem Górniczym. Górnictwo jest dla polskiej gospodarki niezwykle ważne i będzie ważne. I to będzie nowoczesne górnictwo. I takiego górnictwa chcemy i takie górnictwo budujemy. I te targi, na których, tak jak wspomniał już mój przedmówca, pan prezes, pokazują właśnie, jak dużo nowych technologii, nowoczesnych technologii, tej nowoczesności w górnictwie może być. I to jest przyszłość polskiego górnictwa i to jest przyszłość polskiej gospodarki. Górnictwo zaczyna przynosić zyski, ponad 1,5 miliarda złotych już za pierwsze półrocze. Myślę, że to są dobre prognostyki. Ale oczywiście, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli tak, że jesteśmy zadowoleni, zamykamy rozdział, bo już wszystko zrobiliśmy, to ten projekt nie miałby szans powodzenia. To jest dopiero pierwszy etap. Teraz zaczynamy budować ten kolejny. Życzę wszystkim Państwu, po pierwsze, aby Wasze projekty, Wasze produkty, Wasza współpraca była jak najlepsza, abyście tutaj w czasie tych targów mieli okazję do wymiany poglądów, opinii, ale też do ciekawych pomysłów. Życzę, byście Państwo realizowali swoje zamierzenia zawodowe, Wasze firmy by się rozwijały i wszystkim Państwu przede wszystkim życzę tego, abyśmy mogli powiedzieć z dumą, że polska gospodarka rozwija się coraz szybciej, a dzięki temu coraz lepiej żyje się wszystkim Polakom. Myślę, że ten rok, nie tylko jeśli chodzi o wyniki, ale również plany inwestycyjne, dyskusje, które toczą się z Wami, środowiskiem zaplecza górniczego, jeśli chodzi o maszyny, innowacyjność, pokazuje, że górnictwo stało z kola. Zaczyna zajmować właściwe miejsce w naszej strukturze przemysłowej w Polsce. To nie znaczy się, że nie ma wyzwań, ale myślę, że to, iż tu dzisiaj jest również premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jest dobitnym sygnałem, że sektor węgla kamiennego zaczyna wracać do tej roli, jaką powinien pełnić, czyli zaplecza surowcowego polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny w Katowicach możemy w pewien sposób świętować święto polskiego przemysłu. Przemysłu, który z dnia na dzień staje się coraz bardziej nowoczesny. Przemysłu, który konkuruje doskonale na rynkach nie tylko europejskich, ale światowych. To bardzo cieszy, bo zawsze będę powtarzał, że to, co się wytworzy na danym obszarze, to jest pewno dobro, z którego powinniśmy korzystać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wystawcom, którzy podjęli ten trud przyjazdu do Katowic, wystawienia swoich najlepszych innowacji, za to, że wielu gości będzie tutaj i dzisiaj, i jutro, i pojutrze przebywało w naszym mieście, ale przede wszystkim tutaj na targach, po to, aby rozmawiać o przemyśle, aby rozmawiać o nowych rozwiązaniach, aby tworzyć wspólne biznesy. Oferta prezentowana na targach obejmuje kompleksowe usługi dla górnictwa. Targom towarzyszą międzynarodowe konferencje i sympozja, w których uczestniczą przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskiego rządu, Międzynarodowej Agencji Energii, Światowego Kongresu Górniczego i Europejskiej Nauki.